Jakiś czas temu na kanale Fundacji Arma znalazłem film pod tytułem Dlaczego pękło? Dlaczego pękliśmy? Coś takiego nie pamiętam dokładnie. Film opowiadał i koncentrował się na tematyce przyczyn upadku I Rzeczypospolitej. Autor w tym filmie wskazywał na datę 1648 rok jako datę rozpętania nowej rzeczywistości, jak to określił. Chociaż autor nie wskazuje, dlaczego precyzyjnie rok 1648 miałby być przyczyną tego upadku, to jednak mówi trochę szerzej, wspomina o całym okresie potopu, o bitwie pod Beresteczkiem, potopem rosyjskim. Następnie przychodzi do daty 1652 rok i bitwy pod Batochem, klęski pod Batochem, która to właśnie ta klęska miała być taką praprzyczyną upadku Rzeczypospolitej. Cały ten zestaw nieszczęść, który w owym czasie spadł na Rzeczypospolitą, według Adarmy miał być wynikiem sprzedajności urzędów i rozprzężenia moralnego. Czy tak było? Sprawdźmy. Wskazywanie jakiejś konkretnej daty, w której Rzeczypospolita miałaby upaść albo jej upadek miałby się rozpocząć, mija się z celem. Powodem szukania takiej daty lub takiego kluczowego miejsca, momentu jest postrzeganie historii poprzez źródła pamiętnikarskie, postrzeganie historii jako historii politycznej lub wojskowej. Natomiast historia jest procesem, który doprowadza nas do pewnego momentu i ten proces się nie kończy. On trwa wiecznie, trwał i będzie trwał. Ad Arma także wspomina o sprzedajności urzędów, która miała doprowadzić do owego upadku. Po tym okresie zamieszania sprzedajność urzędów miałaby wzrosnąć jakoś bardzo. Sprzedajność urzędów była zawsze. W różnych okresach historii, dziejów Polski, innych krajów Anglii, Francji, Imperium Habsburgów, Rosji, w Prusach zawsze istniała sprzedajność urzędów i przekupywano arystokratów, osoby wpływowe owymi urzędami, żeby osiągnąć cele polityczne. I przed potopem Rzeczypospolitej sprzedajność urzędów była i to bardzo, bardzo mocno, a po potopie jakoś nie zwiększyła się, nie zwiększyła się szczególnie. Inne państwa jak Francja czy Holandia nie upadały w wyniku owej sprzedajności. Podobnie kwestia jest z moralnością, rozprzężeniem moralnym, który miałby nastąpić po okresie wielkich wojen połowy XVII wieku. Nie potrafię wskazać jakiegoś państwa, w którym moralność mogłaby się przełożyć na jego istnienie. Nie wiem, czy Juliusz Cezar był bardziej moralny od Vercingetorixa, bo ten ostatni przegrał, czy Katarzyna II była bardziej moralna, czy może Churchill był bardziej moralny, dlatego ich państwa trwają, a Rzeczypospolita upadła, bo moralna nie była. Przyznaję, okres potopu szwedzkiego, rosyjskiego, niepokoje na Ukrainie to mocny cios chwiejącą się Rzeczypospolitą, ale na pewno ten okres nie był powodem, ani nawet początkiem upadku Rzeczypospolitej. Jeśli już mówimy o tym okresie, i o bitwie pod Batochem, to zaskakująca jest nieobecność pewnej argumentacji odnośnie przyczyn upadku Rzeczypospolitej, odnosząca się właśnie do 1652 roku. Miało wtedy jeszcze jedno bardzo ważne wydarzenie, głównie o charakterze symbolicznym. Wtedy to niejaki Władysław Siciński, poseł województwa trockiego, zresztą klient hetmana wielkiego litewskiego Janusza Radziwiłła, po raz pierwszy w historii polskiego parlamentaryzmu zgłosił liberum veto. Ale nawet nie ustrój zaważył na losach Rzeczypospolitej jak ekonomia. Już dużo wcześniej, przed latami potopu, w Polsce ukształtowała się gospodarka folwarszopańszczyźniana. Elementy gospodarki folwarszopańszczyźnianej występowały w różnych krajach Europy, w Austrii. Sama w sobie gospodarka folwarszopańszczyźniana nie była jakimś takim szczególnym złem, jednak gospodarka folwarszopańszczyźniana nastawiona była na eksport, z którego uzyskiwała nadwyżki ekonomiczne. Tych nadwyżek ekonomicznych nie miały zwykłe gospodarstwa, które z folwarkami współpracowały.
spowodowało to w dalszej perspektywie zastój, a następnie ich regres. Natomiast jeśli chodzi o folwark, to większym problemem było to, że folwark, który uzyskiwał owe nadwyżki na terenie Rzeczypospolitej, nie kierował owych zysków na inwestycje. A jeżeli już były to inwestycje, to najczęściej na inwestycje nieprodukcyjne, co w późniejszych latach odbiło się opłakanym stanem polskiego skarbu. Kolejną uwagą, jaką zgłasza Adarma co do przyczyn upadku Rzeczypospolitej, miała być reformacja, która dla Rzeczypospolitej miała okazać się wielkim ciosem. Zgaduję, że właśnie o reformację, czy też kontrreformację, właściwie te dwa ruchy, które są wobec siebie współzależne i dosyć głęboko, miały być owym rozprężeniem moralnym, który dotknął Rzeczypospolitą obojga narodów. Wydaje mi się, że ten argument jest... absurdalny trochę. Reformacja i też kontrreformacja dotknęły właściwie wszystkie kraje Europy. Jeżeli przypomnimy sobie, jakie wojny religijne toczyły się we Francji, w Niemczech, jak nawet wojna 30-letnia jak zrujnowała całe cesarstwo, wielotysięczne armie przetaczały się przez ten kraj przez szereg lat, doprowadzając do ruiny. Rzeczypospolitej obojga narodów okres reformacji i kontrreformacji przeszła suchą stopą. W porównaniu do innych krajów moglibyśmy powiedzieć, że byliśmy liderem, jak ten trudny okres dla całej Europy przejść. Gdybyśmy na poważnie potraktowali tą argumentację, że reformacja, która jest wielkim ciosem dla krajów i powoduje ich upadek, no to naprawdę powinniśmy spodziewać się upadku Francji daleko zanim potop szwedzki w ogóle nastąpił. Dalej od Adarma dowiadujemy się, że lata panowania Zygmunta Augusta to całkowita niezdolność tego króla, państwa do prowadzenia polityki zagranicznej. To jest właśnie niejasne, czy to król prowadził tą, miał niezdolność do prowadzenia polityki zagranicznej, czy państwo jako takie. Wybrałem film dotyczący Adarma, dlatego że on prezentuje pewien sposób myślenia, pewien sposób postrzegania historii, który w polskiej historiografii występuje od dawna. To jest taka sienkiewiczowska wizja historii. To, o czym wspominałem, rozumienie historii jako wydarzenia o charakterze punktowym. Oparcie się na moralności, na takiej baśniowości. Dobro zwycięża, zło przegrywa. Jak tracisz kawałek ziemi, to jest dowodem klęski twojego państwa. Jakie procesy zachodziły w omawianym tutaj okresie, czyli porównywanie lata panowania Zygmunta Augusta do, powiedzmy, Jana Kazimierza. To są te procesy, które zachodzą cały czas bez względu na to, jak układa się historia polityczna i wojskowa. No może troszeczkę przechodzimy, wiadomo, że historia wojskowa czy polityczna może się przekładać na pewne procesy. Ale prześledźmy to w skali takiej ogólnoeuropejskiej. Przełom dla Rzeczypospolitej, przełom XV i XVI wieku, to jest okres, w którym w Europie rodził się rynek europejski. A my do tego rynku systematycznie i powoli traciliśmy dostęp. Pod koniec XV wieku wśród statków notowanych w Cieśninie Sundzie bandera gdańska to 14%. W połowie XVI wieku to 10%, a w pierwszej połowie XVII wieku to już 1%. Powoli i systematycznie za czasów Rzeczypospolitej obojga narodów odwracaliśmy się od Bałtyku. A to bardzo ciekawe, bo w gruncie rzeczy od naszych kontaktów z Bałtykiem i z Gdańskiem w dużej mierze zależał los państwa. To właśnie Zygmunt August i Władysław IV usiłowali budować flotę wojenną. Wiemy to, że wysiłki te zakończyły się niepowodzeniem. Ostatecznie flota polska, flota królewska została sprzedana po poniesionych klęskach. Ale tej właśnie floty potrzebowaliśmy, żeby chronić na Bałtyku nasze własne okręty. Czy chociażby w czasie wojen ze Szwedami, którzy blokowali
handel z naszych portów i nie potrafiliśmy się w żaden sposób przeciwstawić. I to jeszcze nawet nie było problemem owej wojny ze Szwedami i blokada owych portów, tylko w związku z utratą kontroli nad Bałtykiem państwo polskie zaczęło tracić dochody, biednieć. I od tego czasu, bez względu na to, jaka idea przyświecała państwu polskiemu, czy absolutystyczna, czy w pełni wolnościowa, Rzeczpospolita biedniała w przypadku, gdy inne państwa powoli i systematycznie bogaciły się. W żadnym wypadku drobne ubytki na wschodzie nie zaważyły na losach Rzeczypospolitej tak, jak postępujący brak pieniędzy w skarbie. Kolejno Adarma analizuje ówczesną sytuację w ten oto sposób, że słabość państwa jest przykryta zdolnościami wojskowymi, a ogólnie kryzys i utrata terytoriów, spory, kłótnie i rokosz lubomirskiego. Opisuje tutaj tak w pewnego rodzaju zamieszanie, które panowało w Rzeczypospolitej po latach wojen. I z tego Ad Arma wywodzi kilka różnego rodzaju tez, stawia pewne tezy, myśli, między innymi taka, że rokosz lubomirskiego neguje tezę, iż pospolite ruszenie było przeżytkiem, ponieważ pod Mątwami pokonało wojsko zawodowe. Jest to tak zwany błąd sylogizmu. Nie wolno wywodzić wniosków z jednej przesłanki. Tak? Trzeba zebrać więcej, żeby przeprowadzić prawidłową analizę. Gdybyśmy szli dalej tym tokiem myślenia, można byłoby kontynuować tą myśl do tego, że po co w gruncie rzeczy nam wojsko zawodowe, skoro mamy pospolitaków, a oni dają radę owym zawodowcom. Albo na przykład, że skoro Germanie w lesie teutoburskim pokonali Rzymian, no to Rzymianie w gruncie rzeczy powinni chyba rozwiązać legiony i zastosować barbarzyński model wojowania. Historia nie dlatego krytykuje pospolite ruszenie jako przeżytek, dlatego że bo nie wiem, z jakichś tam powodów ideologicznych czy nie wiem jakich, tylko z tego prostego powodu, że pospolite ruszenie było przeżytkiem, a jednostkowy wypadek pod Mątwami czy jakieś tam pojedyncze, których możemy jeszcze przywołać, nie zmienia faktu, że pospolite ruszenie w starciu z wojskami zawodowymi nie miało szans. Nie można budować przyszłości i pomyślności państwa na tym, że na 100 bitew jedną pospolitacy wygrają i ile razy taki zakład musielibyśmy przyjąć, a co by było, jakby ci pospolitacy przegrali, co też nierzadko się zdarzało. W historii mamy liczne tego przykłady, kiedy zawodowe wojsko po prostu owych pospolitaków gromiło. Nie chodzi mi o to, że jakaś instytucja pospolitego ruszenia była jakaś zła albo chce ciskać na nią gromy. Nie, po prostu była przeżytkiem i nie odpowiadała potrzebom czasów. A Rzeczpospolita nie miała sił i środków, żeby się zreformować. Nie miała siły wewnętrznej do tego, żeby się zreformować. Pokazuje nam to doskonale rokosz lubomirskiego. Adarma twierdzi, że Lubomirski to był taki dobry chłopak, który chciał zrobić wszystko zgodnie z prawem, a król to jest ten zły, co chciał zrobić rzeczy niegodne, niezgodne z prawem. I lansuje tutaj taką tezę, że Lubomirski chciał przeprowadzić reformy zgodnie z prawami kardynalnymi. To jest oczywiście wkrótce drobny błąd, on tu nie ma najmniejszego znaczenia. Prawa kardynalne wprowadzono dopiero na Sejmie Repninowskim w 1768 roku. Tu chodziło oczywiście o prawa kardynalne, które są tożsame, zostawmy to, chodzi o artykuły henrykowskie. Z tym, że nie dało się zreformować Rzeczypospolitej w oparciu o artykuły henrykowskie, które ustawiały szkielet ustrojowy państwa polskiego. Istniały w nich takie zapisy, które właśnie ową reformę uniemożliwiały. Tak jak przeprowadzenie, jak wybór króla drogą elekcji i wielu innych wad ustrojowych Rzeczypospolitej. Nie dało się bez obalenia artykułów henrykowskich naprawić Rzeczypospolitej. A skąd to wiemy? Wiemy z tego, jak się historia potoczyła.
To jest najlepszą odpowiedzią dla Adarmy. Dalsze losy narodu polskiego bez obalonych artykułów henrykowskich, co chciał zrobić Lubomirski, skończyło się klęską. I rację miał król, który chciał przeprowadzić elekcję vivente regge, ponieważ wolna elekcja była jednym z największych wad ustrojowych Rzeczypospolitej i umożliwiała obcym mocarstwom mniej lub bardziej regularne mieszanie się w sprawy polskie. Adarma kontynuuje, że od tych czasów, to jest od rokoszu Lubomirskiego, zaczęły się wojny wszystkich ze wszystkimi, frakcja francuska, frakcja austriacka, rosyjska, pruskie później, czyli pojawiły się te frakcje, które wspierały swoich kandydatów na tron Polski lub starały się wpływać na politykę Rzeczypospolitej. I znowu, nie jest to przyczyną upadku Rzeczypospolitej. Frakcje, wpływy ościennych krajów zwiększały się z chwilą wprowadzenia elekcji. To właśnie elekcja, którą chciał znieść Jan Kazimierz i przeprowadzić elekcję vivente regge, miała doprowadzić do ukrócenia owych wpływów. Ale wpływy, nawet jeśli nie byłoby elekcji, wciąż by pozostały, tak jak Polska miała swoje wpływy w Turcji, w Rosji, w Prusiach, w państwach ościennych, tak samo inni mieli wpływy u nas. To nie jest rzecz jakaś nienormalna, nietypowa, albo która mogłaby doprowadzić do upadku jakiegoś państwa. Natomiast ten poziom wpływu, który chciał ocalić Lubomirski, rzeczywiście wpływał destrukcyjnie na prowadzenie przez Rzeczpospolitą sensownej polityki zagranicznej. Ale nie doprowadziło to do upadku. Ogólnie Adarma zaczyna kończyć ten etap, tak jakbym go podsumował, lata panowania Wazów na tronie polskim i następnych królów, Michała Korbuta Wiśniewieckiego, do którego przykleił się przydomek Nieudolny, czy potem kolejnych królów. No to mieliśmy takich złych królów po prostu. Pechowo trafialiśmy. Taki pech, który na Rzeczypospolitą spłynął nie wiadomo dlaczego. Otóż nie jest kwestia złych królów, nieudolnych władców, tylko modelu ustrojowego i przede wszystkim modelu ekonomicznego, w którym istniała Rzeczypospolita. Jakikolwiek król by nie przyszedł tutaj, to Rzeczypospolitej nie mógł uratować. Co potem pokazała historia? Ktokolwiek by nie przyszedł, nie mógł być. Dlatego, że model, w którym istniała Rzeczypospolita Szlachecka, był modelem wadliwym. Mógł jeszcze trwać, prawda? Tak jak mówiła Adarma, przysłaniany zdolnościami wojskowymi. Dlaczego więc pękło? Pękło dlatego, że Rzeczpospolita była biedna i nie miała pieniędzy. Państwa ościenne, europejskie potęgi ówczesnych lat również miały swoje problemy, głębokie kryzysy, zaciekłe wojny domowe, wojny religijne. A jednak zawsze się z owych problemów w ten czy w inny sposób podnosiły. Podnosiły się, dlatego że je stać. Było je stać na klęski. A Rzeczpospolita była na klęski zbyt biedna. W czasie wojny 30-letniej po cesarstwie hulały armie liczące 100 tysięcy żołnierzy, w większości złożone z najemników. Czy Rzeczpospolitą stać byłoby na taki wysiłek finansowy, żeby zatrudnić na potrzeby kraju 50 tysięcy najemników, żeby walczyli po jej stronie? W sposób oczywisty nie. Szwecję stać było na coś takiego. Cesarstwo również. Dlatego, że generowało przychody. Szlachecka Rzeczypospolita, zamknięta w swoim folwarku i zamykająca się coraz bardziej, jak wspominałem, odwracająca się od Bałtyku, odwracająca się od handlu, pogłębiająca pańszczyznę, wchodziła w okres regresu. I to zanim w ogóle nastąpił potop szwedzki. Rzeczpospolita Szlachecka nie chciała zmieniać tego modelu, nie chciała się modernizować, nie chciała przyjmować nowoczesnych rozwiązań. I po okresie Lubomirskiego i abdykacji Jana Kazimierza przez bez mała 100 lat
wciąż modernizować się nie zechce. Rzuca to nam światło na pewien mental szlachecki, który cechował w owym czasie praktycznie ogół całego społeczeństwa. Oczywiście tego społeczeństwa, które miało wpływ na to, co się dzieje, społeczeństwa szlacheckiego. No i otwieramy kolejny etap z filmu Dlaczego pękło. Tu Adarma przechodzi do czasów panowania Jana Sobieskiego, dosyć pobieżnie konkluduje ten okres, mówiąc, że Jan Sobieski to był dobry król, ale niestety dopuściliśmy do władzy Augusta II, który był niemoralny. Stąd te klęski wszystkie. I to jest właśnie ten model sienkiewiczowski, patrzenie na historię, taki romantyczny, który to, możemy powiedzieć, że Jan III Sobieski Turki pogromił i wielkim wojennikiem był. I cieszył się wielką estymą w narodzie, bo właśnie owe Turki pogromił, co społeczeństwu na pewno podniosło morale. Ale czy rzeczywiście faktycznie tak wyglądało panowanie Jana III Sobieskiego? Wielu historyków coraz bardziej krytycznie podchodzi do osoby Jana III Sobieskiego, stawiając mu liczne zarzuty. Powoli zdzieramy z niego taki nimb świetności. Prawda, doskonałym był hetmanem, wodzem również był bardzo dobrym. Niestety Jan III Sobieski był najgorszym królem polskim. Dosyć ostra opinia, prawda? Wzmacnia ją moje osobiste przekonanie, że Jan III Sobieski był ostatnim królów polskich, który miał szansę niewielką, żeby coś zmienić. I tej szansy niewielkiej po prostu nie wykorzystał. Nie oskarżam go o to. W rozwydrzonej, warcholskiej Rzeczypospolitej Obojga Narodów proces reform był zadaniem chyba ponad ludzkie siły. Adarma często wspominał o problemach ustrojowych. Omówmy sobie pod kątem ustrojowym jakieś wybrane elementy panowania Jana III Sobieskiego. Wiemy już od dawnych czasów, sejmy są rwane, część z nich dochodzi, część z nich nie dochodzi, oczywiście dochodzi do końca, czyli do sporządzenia konstytucji. Szybko tak opowiem, jak wyglądało procedowanie w sejmie. W sejmie procedowano przez 6 tygodni, ustawowo powiedzmy było 6 tygodni i sejm kończył się z pisaniem konstytucji. Jeżeli któryś z posłów powiedział sisto activitatem, czyli zerwał Sejm, to wszystkie ustalenia były zerwane. Nawet jeżeli coś było ustalone pierwszego dnia, a Sejm został zerwany trzeciego tygodnia, to również te ustalenia nie obowiązywały. Postępował taki kryzys, postępujący kryzys władzy centralnej. Szlachta nie była pozbawiona pewnego instynktu. Dlatego władza przechodziła do sejmików. A jak tam radzono o takich powiatowych sprawach, uchwalono jakieś podatki, ewentualnie zwracano się do Sejmu z jakimiś sprawami, ale generalnie w obliczu bezwładu Sejmu sejmiki rządziły. Za czasów Jana III Sobieskiego następuje skokowy wzrost zrywanych sejmików. Do tej pory sejmiki nie były zrywane. Nie były zrywane, rzadko. Ale sejmiki najczęściej dochodziły i można było coś uchwalić, coś tam. Za czasów Jana Sobieskiego niestety ten proces następował. I kontynuując kwestie ustrojowe, w jaki sposób sejmiki dowiadywały się, o czym mają dyskutować? No, sejmiki przecież nie wiedziały, jaki będzie temat obrad Sejmu. Już nie wiedziały, nie mogły się domyślać albo coś takiego, że nie miały wiedzy. Król rozpisywał uniwersały i owe uniwersały przesyłał do sejmików i mówił, na Sejmie, który się nam zbliża teraz, oto będziemy rozprawiać w sprawie zwiększenia pieniążków na wojsko, a także o problemach z Moskwą i tutaj i jeszcze jakichś kilku innych sprawach. No i oni spisywali to wszystko i do owych sejmików takie uniwersały trafiały. No i na sejmiku odczytywano, że taka i taka sprawa i
ustosunkowywano się do tego. Jeszcze za czasów Korbuta, nieudolnego króla, owe uniwersały były drukowane. Jan III Sobieski postanowił cofnąć trochę Rzeczpospolitą w rozwoju i zaczął owe uniwersały spisywać. Zaczął owe uniwersały pisać ręcznie. Oczywiście nie on sam, ale były pisane ręcznie po prostu. Bo nie wiem dlaczego, uznał, że druk może jest za bardzo, nie wiem. No, coś mu w tym druku nie pasowało. Drukowane uniwersały zostały przywrócone tak na marginesie przez niemoralnego Augusta II. Przypomnę tylko, że silnik parowy został wymyślony w 1763 roku, czyli prawie na 70 lat przed opracowaniem silnika parowego w rozumieniu instytucji państwowych wycofaliśmy się z druku. Proszę sobie wyobrazić, jaki to był krok wstecz. Powszechna wiedza jest na ten temat, że Jan III Sobieski nie lubił spraw publicznych, nie lubił rządzenia. Jak tylko mógł, uciekał do swojego obozu, wycofywał się z Warszawy, nie lubił politykowania. Bił się dobrze, ale królem był naprawdę jednym z najgorszych. To w czasie, kiedy potrzebowaliśmy najlepszego. Za Jana III również przestaliśmy bić własną monetę. Jan III Sobieski wolał bić Turków niż monety. Cóż, go podejrzewam, te monety nie bardzo interesowały. Ale na bez mała 100 lat traciliśmy zdolność do prowadzenia własnej polityki monetarnej. Monetę złotego zaczął bić ponownie dopiero Stanisław August Poniatowski, który rozumiał fundamentalną wagę posiadania własnej monety. Procesy ustrojowe, które zaczęły się za pierwszej połowie XVII wieku, za Jana III Sobieskiego, nabrały trwałego charakteru. Procesy gospodarcze, które zaczęły się na początku XVII wieku, za Jana III Sobieskiego, właściwie były już nieusuwalne z wewnątrz. Jan III Sobieski lubił podkręcać wąsa, szarżować na Turków. Chwała, naprawdę. Rozumiem wielkie zwycięstwo, Wiedeń. Z Mołdawią trochę nie poszło, okej. Okay. Naprawdę był dobrym wodzem. Wyśmienicie prowadził wywiad. On jako hetman prowadził sprawy wywiadowcze na kierunku tureckim i rosyjskim. Świetnie się z tego zadania wywiązywał, naprawdę. Natomiast jako władca, jako król był stukrotnie bardziej nieudolny niż Michał Korybut Wiśniowiecki. To, że August II był niemoralny, cokolwiek miałby to znaczyć, ale jeśli tam pojęcie niemoralności wszyscy mamy, no to nie ma to najmniejszego znaczenia. Reasumując, czasy panowania Jana III Sobieskiego to ostatni gwóźdź do trumny Rzeczypospolitej. Następnie dowiadujemy się o takiej kolejnej głównej tezie, że szlachta zgodziła się na elekcję Sasów na tronie polskim w zamian za zaangażowanie wojsk elektorskich w wojnie Rzeczypospolitej z Turcją. I to jest taka mocna teza, która przewija się przez cały omawiany odcinek, że Polska zapraszała do swojego kraju obce wojska, no i te obce wojska wiadomo, że nie działały w interesie Rzeczypospolitej, że Polacy to tak właśnie tak dziwnie robią, że zawsze zapraszają i spodziewają się, że inni ich uratują. Prawda jest oczywista, właściwie nie ma o czym dyskutować, nie ma o czym polemizować, fakt. Natomiast rodzi się kolejne pytanie w kontekście tematu, dlaczego pękło? I pytanie brzmiono tak. Skoro każdy z nas wie, że zapraszanie obcego wojska na własne terytorium to nie jest dobry pomysł, dlaczego szlachta nie chciała nałożyć podatków, żeby mieć swoje własne wojsko? Pytanie, obok tego, że jest fundamentalne, jest również akademickie. Rzeczypospolitej po prostu nie było stać na wojsko. Dlaczego szlachta, która miała pełnię władzy politycznej Rzeczypospolitej, wobec oczywistych prawd nie zdecydowała się na ich zmianę? Zapewne dlatego, że tak im było wygodniej. Po co płacić podatki na jakieś tam wojsko, jeszcze zawodowe, skoro pospolitacy pod Mątwami dali radę? To i my damy radę, prawda? Wsiądziemy na koń i ogromim Turki, Moskwę, jak drzewniej bywało. Niestety.
twór, konstrukt społeczno-ustrojowo-gospodarczo-polityczny stworzony przez szlachtę Rzeczypospolitej okazał się niewydolny na każdej płaszczyźnie, nawet na tak oczywistej, jak to, że nie należy zapraszać obcych wojsk do kraju. Tylko tak jak powiedział Piłsudski kiedyś, nie wiem, czy dokładnie zacytuję, przepraszam, Polakom się wydaje, że wolność będzie kosztowała 2 grosze i 2 rannych. Wydaje mi się, że źródło tej tezy leży właśnie w Rzeczypospolitej Szlacheckiej. Szlachcie, owej wolnej polskiej szlachcie, wydawało się, że wolność będzie kosztowała 2 grosze i że nie trzeba za nią zapłacić. Dochody budżetu Francji w roku budżetowym 1656-55 to około 320 milionów. W Wielkiej Brytanii 240 milionów, nie jestem pewien do końca tych liczb, skala jest na pewno taka, a Rzeczpospolitej w tych latach to około 7 milionów złotych. Proszę sobie wyobrazić, jaka to jest przepaść. Dalej, za Sasów, jak nam nikt nie przeszkadzał, nikt nam tu nie ingerował, za bardzo się wzbogaciliśmy się okropnie, tak samo jak za Zygmunta Augusta i Zygmunta Starego. I tutaj Adarma mówi, że to bardzo słabo było opisane przez historię. Tak, no słabo było opisane przez historię, to prawda, dlatego że nie wzbogaciliśmy się okropnie. Nie wzbogaciliśmy się w jakiś sposób szczególny. Nie było wielkiego boomu gospodarczego. Był taki, nie wiem, czy takie słowo boomik, taki boomeczek gospodarczy. Teraz i tego, że nie było wojen, powoli się tam pewne procesy kształtowały, ale one kształtowały się w ramach niewydolnego systemu. I ten spokój nie został wykorzystany na modernizację, na jakieś nowatorskie rozwiązanie, na wprowadzenie reform, tylko na generalnie na utrwalenie starego systemu, który oczywiście w jakiś tam sposób, na jakimś tam poziomie nieudolności funkcjonował cały czas. I ponownie dane dotyczące eksportu zboża z Gdańska, dane takie liczbowe, numeryczne, no, każdy może sobie z nich wyciągnąć wnioski. Z lata panowania obu królów, którzy jest wspomniany, Zygmunta Starego, Zygmunta Augusta, powiedzmy tam już XVI-XVI wiek, jakoś tak liczmy to, już tam nie zamierzajmy się, bo to jest tak szczególnie istotne. Dobra, powiedzmy tak, w 1530 roku eksport zboża to 14 tysięcy łaszczów, łaszcz to jest mniej więcej 2,5 tony. W 1557 roku to 21 tysięcy łasztów, w 1583 roku to 62 tysiące łasztów, które wyeksportowała Rzeczpospolita z gospodarki folwarcznej do Europy. Powiedzmy głównie na rynki holenderskie, oczywiście, bo Holandia była głównym odbiorcą zboża, ale też Anglia, Wielka Brytania, wiadomo. Owe czasy wielkiego boomu gospodarczego, o którym wspomina się tutaj, no to za Augusta III w 1740 roku wyeksportowaliśmy 16 tysięcy łasztów. W 1750 roku 17 tysięcy i tu oczywiście odnotujemy drobny wzrost, w 1760 to 30 tysięcy łasztów. To nie jest wzrost gospodarczy. To jest ledwo powrót do tego, co było za Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta. Czyli nie rozwinęliśmy się w przeciągu bez mała 100-200 lat. Zaliczyliśmy regres. Czasami mówi się, że Rzeczypospolita była spichlerzem Europy. A faktycznie jest to prawda? Wydaje się, że nie. Może dlatego, że nie było żadnego boomu gospodarczego. Było pewne uspokojenie, wyrównanie, powolutku jakoś tam się kształtowało, zwłaszcza w porównaniu do poprzednich ciężkich lat. Ale wolumen zboża polskiego na europejskim rynku spożycia tego produktu to jest 0,6%. Nie odgrywaliśmy wiodącej roli na rynku zbóż europejskich. To już jedna z ostatnich tez, jakich dowiadujemy się od Adarmy, przedostatnia właściwie, na którą ja zwróciłem uwagę, do której chciałbym się odnieść, bo ich tam oczywiście trochę więcej. Zachęcam zresztą wszystkich do wejścia na kanał, obejrzenia, sprawdzenia samemu, link na pewno umieszczę na dole. Dowiadujemy się stamtąd, że Sejm Wielki to Sejm niedojdów ekonomicznych i niezorientowanych w sytuacji zagranicznej. Sejm ludzi prowadzony przez króla Stasia, tak to zostało ujęte, a król Staś zajmował się tylko teatrem.
Dalej. Zbiorcza teza, którą ja wyciągnąłem, że przyjmował poniatowski kraj rozległy, niemalże od morza do morza, a nic nie zostawił i to jest miarą jego panowania. Jest to teza chyba najbardziej nieroztropna, jaką postawiła Dharma, pomijając już fakt, że nie ma pokrycia w materiale źródłowym zupełnie, to jest to pewien wyraz oburzenia, który rozumiem. Jak to kraj taki wielki, piękny, od morza do morza. I tu nagle przyszedł zły król Staś, który siedział tylko w teatrze i upadł po to. No tak, szok, szok i niedowierzanie. Zacznijmy od tego, jak wielki kraj, czy jaki kraj przyjmował Stanisław August Poniatowski. Stanisław August Poniatowski nie przyjmował kraju. Przyjmował jego ruinę. Przyjmował jego cień. Rzeczpospolita nie była traktowana jako poważne państwo już od czasów pokoju Grzymułtowskiego. Już od czasów Jana III Sobieskiego nie była traktowana jako kraj mocny. Traktowana jako pionek. Taki jest stan rzeczy. Nie ma się na co obrażać. Taki jest fakt. Polska jako kraj, zanim Stanisław August Poniatowski wszedł na jego tron, była krajem nieistniejącym niemalże, nieposiadającym armii, nieposiadającym infrastruktury, nieposiadającym służb, nieposiadającym dyplomacji. To, czego nie posiadała Rzeczypospolita, można wymieniać godzinę. Gdy na tron Polski wstąpił Stanisław August Poniatowski, naprawdę nie biorąc pod uwagę, czy to zrobiła familia, czy Czartoryscy, za panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego wprowadzono cło generalne, co w ujęciu ogólnym oznacza odejście od gospodarki wolnościowej do protekcjonizmu gospodarczego. I oczywiście wielu na pewno z chęcią przyklaśnie idei wolnościowej, że tutaj każdy sobie sam gospodaruje i dzięki temu się bogacimy. No cóż, przez 200 lat Rzeczypospolitej Szlacheckiej jakoś się nie wzbogacono, przynajmniej może parę jednostek. Kraj jako taki pozostał skrajnie biedny, ale takim wolnościowym zapędom w stosunku do Rzeczypospolitej kibicował znany przyjaciel Rzeczypospolitej, król pruski Fryderyk II, który w Kwidzynie na wieść o wprowadzeniu tych ceł ustawił baterię armat i pod ich groźbą pobierał cło tranzytowe. Nie wiem, czy król Staś zrobił to z teatru, jak tam cały czas siedział, no ale jednak udało mu się przeforsować taką niemiłą wolnościowym ideałom i królom pruskim ideę, chociaż sam Fryderyk Pruski w swoim kraju ścisły protekcjonizm stosował. Nie wiem, skąd ten dysonans. Podjęto także próbę reformy podatku kwartalnego. Kwarta miała zwiększyć dochody skarbowe z 300 tysięcy do 2,3 miliona złotych. Reformy skarbowe, które przeprowadzono ze czasów panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego, miały podnieść dochody skarbu do 18 milionów złotych. Nie osiągnięto zamierzonego celu. Realnie udało się wygospodarować około 13 milionów złotych, co z kolei skutkowało obcięciem wydatków na wojsko do 6,2 miliona złotych. Żebyśmy zdawali sobie sprawę z tego, na jakim etapie znajdowała się Rzeczypospolita, to Prusy, same Prusy, wydawały tylko na armię 70 milionów złotych polskich, oczywiście w przeliczeniu. Jakie były obciążenia podatkowe mieszkańców Rzeczypospolitej za czasów panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego, bo podniósł się krzyk oczywiście szlachty, która nie chciała płacić ani grosza na obronę ojczyzny. W swej większości oczywiście. No może przesadziłem sobie, ani grosze troszeczkę chcieli płacić na te kilkanaście tysięcy. Więc jakie było obciążenie podatkowe? Jeżeli przyjmiemy wartość 100 dla obciążenia podatkowego jednego mieszkańca w Polsce, to w Holandii było to 3,5 tysiąca. W Anglii 3400. Nawet przeciwko tak niewielkiemu obciążeniu podatkowemu protestowała szlachta. Dlatego, że nie chciała płacić na swój własny kraj. Podczas gdy Angielczyki i Holendrzy swój własny kraj po prostu płacili. I to setki razy więcej niż obywatele Rzeczypospolitej. Niemniej
przezwyciężając różnego rodzaju trudności, niepowodzenia, jak ta słynna z Tyzenhausem, różne nieudane próby. Nie wszystko mogło się udać oczywiście. W roku budżetowym 1791-1792 wszystkie dochody korony wynosiły około 36 milionów złotych, a 14 milionów na Litwie. Łącznie około 50 milionów złotych. Było to możliwe dzięki temu, że wprowadzono daninę ofiarną, czyli pierwszy w Polsce podatek dochodowy, który obejmował 10% dochodów brutto szlachty i 20% dochodów brutto w dobrach kościelnych. Jak również za panowania, jak Adarmo powiedział, króla Stasia, który w ogóle nie wychodził z teatru, wycofano wszystkie monety pruskie w obiegu. Jak pamiętamy, za czasów naszego króla Jana III Sobieskiego przestaliśmy bić monetę. Stanisław August Poniatowski postanowił ją znowuż wybijać. Żeby to uczynić, wykupił całą pruską monetę, która krążyła w obiegu. Ona została przekazana do nowo otworzonej z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego mnicy w Warszawie, gdzie zaczęto wybijać monetę. Prawdą jest, że popełniono kilka błędów. Źle ustalono kurs złotego polskiego do jednego dukata na 16,5 złotego na jednego dukata, co spowodowało pewnego rodzaju, co było niedoszacowaniem, dlatego w późniejszych latach zmieniono kurs jednego dukata do złotego polskiego na 18 złotych. W 1770 roku książę Poniatowski, nie mylić z królem, wprowadził parcelację i oczyszczowanie. Podobnie jak w ordynacji zamojskiej to zrobiono, czy ksiądz Paweł Brzostowski również wprowadzał parcelację i oczyszczowanie chłopów. W folwarkach ordynacji zamojskiej w XVIII wieku plony wzrosły 2-3-krotnie. Tam, gdzie wprowadzono nowoczesne rozwiązania, udawało się osiągnąć znaczny progres. Dla przykładu, w ziemi małopolskiej, w województwie małopolskim oczywiście, przepraszam, gdzie tego procesu, gdzie prowadzono odnowę, odbudowanie gospodarki na tradycyjnych, starych zasadach, z jednego ziarna uzyskiwano 4, czyli osiągnięto poziom z XVI wieku właściwie. Po całym tym okresie odbudowy. Dla mnie to jest osobiście niewiarygodny brak poczucia patriotyzmu wśród szlachty małopolskiej. Stanisław August Poniatowski osobiście przyczynił się do zbudowania ludwisarni w Warszawie, produkującej rocznie od 40 do 60 armat i moździerzy, a także do powstania manufaktury broni w Przysusze, Kozienicach i Pomykowie. W porównaniu z Europą Zachodnią było słabo, ale i tak został dokonany gigantyczny postęp, który mocą naszych najświetlejszych obywateli został szybko zniesiony. Oto Konfederacja Targowicka po zwycięstwie nad wojskami Rzeczypospolitej znosiła podwójne opodatkowanie. Nie będzie więcej szlachta łożyć nadmiernych ciężarów na obronę ojczyzny. Panowanie w ogóle... Skąd się wzięła Targowica, bo Targowica nie wzięła się znikąd. Historia istnieje w procesie. Wspominałem o tym kilkukrotnie. Jak przebiegał ten proces? Może go podzielić na kilka punktów. Oto wojna siedmioletnia toczy się u granic Rzeczypospolitej. Właściwie w granicach Rzeczypospolitej wojska jednej i drugiej ze stron pruskie, rosyjskie pobierały rekruta, paliły magazyny. Dokonywane były przemarsze wojsk przez teren Rzeczypospolitej. Polska nie brała w tym, Rzeczpospolita nie brała w tym udziału teoretycznie. W praktyce jednak brała. Oto taki przykład, zresztą pokazujący mentalność szlachty ówczesnej. Oto na ziemi Wielkopolski wpada pruski oddział, gromi magazyny wojsk moskiewskich. Rosjanie uciekają przez miasteczko, 2000-owych Rosjan ucieka. Na sejmiku szum, rwetes, co tuż się dzieje, oto wojsko rosyjskie. Pisane są listy do dygnitarzy. Cóż to takiego się dzieje, że tu wojska obce po naszym kraju biegają, żeby tu coś zrobić, no ale odpowiedź następuje, czasy są takie, jakie są, jest trudno, no to sejmik pisze do hetmana, żeby tutaj hetman wojska przysłał na granicę i ustawił, żeby Prusacy i Rosjanie tutaj tak nie po naszym kraju nie prowadzili tej wojny. Hetman oczywiście wojska nie ma, bo szlachta nie chce na niego za bardzo na nie płacić, więc nie ma co przysłać, tak? No ale oni cały czas liczą, że te wojska są, ci szlachcice, w owym sejmiku województwa wielkopolskiego.
bodajże chyba Kaliskiego dokładnie, to był podzielony na dwa, nie pamiętam. Oni myśleli, że to wojsko jest, że ten hetman po prostu weźmie skądś i im przyśle. Nie wiedzieli, że jego nie ma, że coś trzeba zrobić, tak? No i kończy się wojna siedmioletnia, szlachta jest troszkę tak przebudzona, raczej antyrosyjska jest nastawiona, cóż to takiego się złego dzieje, proszę, obudzili się, coś takiego się dzieje, no i dochodzi do Konfederacji Radomskiej. Zresztą z inicjatywy carycy Katarzyny. Tutaj prowadzone. Konferencja Radomska z gruntu była antydysydencka raczej, ale jednocześnie antyrosyjska. Do Konfederacji Radomskiej zgłosił akces słynny polski patriota Wacław Żywuski, a Konfederacja Radomska podpisała z wojskami rosyjskimi, podpisała takie pismo, w którym uznała wojska rosyjskie za posiłkowe i prawdziwie narodowi polskiemu pomocne. Do Konfederacji Radomskiej zgłosiło akces 74 tysiące szlachty, która uznała, chyba że wojska rosyjskie są narodowi polskiemu prawdziwie pomocne. Konfederacja Radomska się kończy, z ambon, propaganda antydysydencka jest propagowana tak szeroko. Konfederacja Radomska kończy się Sejmem, gdzie Rosjanie podyktowali własne warunki i uchwalono wtedy właśnie owe prawa kardynalne, które miałyby stać się szkieletem ustrojowym Rzeczypospolitej, co generalnie potwierdziła artykuły henrykowskie. Czyli zniszczono proces komaszlachty wojska rosyjskiego, zniszczono proces naprawy Rzeczypospolitej. Czasy panowania Stanisława Augusta to także skok ilościowy i jakościowy sejmów i sejmików jednocześnie. Jak w latach poprzednich, już nie wspominając nawet o ostatnim sasie, to był kompletny dramat, tak? Nie działo się praktycznie nic, sejmy były zwoływane, coś tam było pisane, ale do niczego nie dochodziło. Tak za czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego następuje odrodzenie. Odrodzenie idei, tak? Państwa polskiego, które może się w jakiś tam sposób samorządzić, tak? Sejmiki dochodzą, wszędzie szlachta się zbiera, sejmy próbują być dokończane, wszędzie następuje gwałtowny ilościowy i jakościowy tych tendencji takich ustrojotwórczych, moglibyśmy powiedzieć. Dokonano, z czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego dokonał się gigantyczny krok w kierunku modernizacji. Dość powiedzieć, że dochody budżetowe Skarbu Państwa były wyższe w Rzeczypospolitej po pierwszym rozbiorze niż przed. Tak? Proszę sobie wyobrazić, po odcięciu Polski niemalże od morza, jednak wszystko były wyższe. Szlachta też tak zaczynała powoli rozumieć potrzebę tego naprawy Rzeczypospolitej. Dość powiedzieć, że szlachta zaakceptowała postanowienia Konstytucji 3 maja, tak? Gdy po Sejmie rozsyłano treść, no nie było jakichś wielkich słów oburzenia, trochę tam sarkano, trochę gadano, tak, że może by tym jezuitom to tak nie odbierać tego szkolnictwa, że właściwie ono było dobrze, trochę gadano, ale generalnie co do zasady en masse szlachta zaakceptowała postanowienie Konstytucji 3 maja. Pokazuje to na olbrzymią zmianę jakościową w myśleniu o państwie, o narodzie i to za czasów panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego, który włożył w to olbrzymią pracę. Dlaczego? Dlatego, że czasy stanisławowskie to wzrost znaczenia organów kolegialnych nad jednostkowymi. Czy to nieszczęsna rada nieustająca i tego typu rzeczy, ale to jednak były organy kolegialne, w którym można by wspierały się pewnego tendencje i wykuwano jakieś tam postanowienia w odróżnieniu od czasów poprzednich, gdzie był jakiś tam podskarbi koronny i właściwie przed kim podskarbi koronny się opowiadał, przed królem słabym, który ledwo co miał władzę, czy przed sejmem, który sam mógł zerwać, tak? A tu nagle pojawiają się organy kolegialne, szlachta zaczyna powolutku brać w tym udział. Kwestia liberum veto i Stanisława Augusta Poniatowskiego, który według Adarmy przesiadywał cały czas w teatrze, jest taka, że liberum veto nie upadło między innymi dlatego, że wszystkim pasowało. Pasowało szlachcie, pasowało królom, opozycji, hetmanom, państwom ościennym, wszystkim pasowało. Jedynym królem Polski, któremu liberum veto nie pasowało, to był Stanisław August Poniatowski.
I ostatni punkt, czyli Adharma mówi, że Osho odwołuje znowu do tej tezy, że to cudzoziemcy, na czele Wojska Polskiego stoi cudzoziemiec, który w obliczu próby wojny 1792 roku ucieka i w ogóle wszystko po prostu było źle. Tak? Przez tych cudzoziemców. Nie było źle przez cudzoziemców. Konfederacja Barska. Przykładowo, kiedy właśnie tutaj doszło do spełnienia idei takich, że ta szlachta w końcu się zebrała, oni wszyscy wsiedli na koni, postanowili teraz po prostu wrażych cudzoziemców z polskiej ziemi przepędzić. No i wsiedli na ten koń, no i pojechali, no i nie przepędzili, no. Nie udało się. Generalnie Konfederacja Barska pod względem militarnym to dno. Nie było żadnej myśli, nie było dyscypliny, nie było taktyki, nie było strategii, nie było wyszkolenia. Szlachta po staremu wsiadła na koń i myślała, że szabelką wszystkich przygoni. I właśnie Konfederacja Barska pokazała szlachcie, że ona sama nie jest już w stanie jej uratować. Bo Konfederacja Barska to był ruch naprawdę niemały. Ale jej klęska udowodniła, że szlachta nie jest w stanie sama naprawić Rzeczypospolitej. To jest chyba jedyny pozytyw Konfederacji Barskiej. Konfederacja Barska jest oceniana w ogóle bardzo surowo. Jeżeli ktoś czytał dyplomację polską, to wie, że Konfederacja Barska, bo określono, że tam prowadzono jest chyba jako najbardziej naiwną politykę, z jaką można było prowadzić. Co ciekawe, po Konfederacji Barskiej następuje pierwszy rozbiór Polski. Szlachta pierwszy rozbiór Polski przyjmuje spokojnie. Oczywiście pojawiają się jakieś głosy, ale nie ma jakiegoś takiego oburzenia, rwania włosów, ponownego wsiadania na koń, nagle tutaj spokojnie jest w miarę. Dopiero później, tak? Bo przy jakimś tam przetrawieniu, lata później odwoływano się do tego owego pierwszego rozbioru, ale samo to jest, daje nam asumpt do tego, że już wtedy szlachta w gruncie rzeczy pogodziła się z klęską. To przegraliśmy wojnę z Rosją nie dlatego, że tam cudzoziemcy uciekli. No, oczywiście to ma też wpływ, nie mówię, że nie, ale nawet jakby nie uciekli, to tak byśmy ją przegrali, tak? Pewnie dlatego, że na reformy wojskowe było za późno, może były przeprowadzone zbyt wolno, że trzeba było szybciej, więcej, ale się nie dało, bo Rzeczypospolitej generalnie nie udało się uratować wtedy, gdy na tronie polskim zasiadał nasz największy król, Stanisław August Poniatowski, który był królem, który najwięcej zrobił dla dobra Rzeczypospolitej. Nie ustrzegł się błędów. Oj, nie ustrzegł się. Ale kto z nas ich nie popełniał? A on przynajmniej coś robił w odróżnieniu od wielu innych i na pewno, ale to na pewno nie przesiadywał w teatrze. Król Staś, najlepszy król Polski.